Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania z tej strony. Dzisiaj, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie od kart Tarota. Zobaczymy, co mają nam karty do przekazania. Zapraszam do wysłuchania bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was, moi drodzy. I myślę, że u Was wszystko w porządku. Także zaczynamy pomalutku. Wiadomość od kart Tarota. No, moi drodzy, tak. Tutaj jest sytuacja, która rozwija się troszeczkę, być może powoli, w uśpieniu. Tutaj czekamy na jakieś dodatkowe informacje, moi drodzy. Jest taka cisza przed burzą, ale przed burzą, która ma nastąpić w bardzo dobrym celu, w pozytywnym znaczeniu. W tej chwili działamy jeszcze trochę jak w uśpieniu, mamy już zebrane pewne informacje, ale, moi drodzy, czeka nas rozliczenie się z przeszłością i też nowy start. Być może nowy start w sprawach finansowych, zawodowych. Wiele osób będzie próbowało podjąć nową pracę. Możliwe, że w najbliższym czasie dla wielu osób czeka ich rozmowa kwalifikacyjna, czeka podjęcie nowego biznesu. Możliwe, że będziecie, moi drodzy, jeszcze przez chwilę myśleć nad tym biznesem, zastanawiać się nad właściwą drogą, nad właściwą rozmową. Jak to ma wyglądać, ale już wkrótce sprawiedliwości stanie się zadość i otrzymacie być może ciekawą propozycję pracy, ciekawą propozycję właśnie wzięcia udziału w jakimś biznesie, czy też coś na własną rękę, moi drodzy, być może. Także teraz jeszcze jest to działanie trochę spowolnione, ale już wkrótce czeka Was nowa droga, nowy pomysł, tak jak mówię, zarabiania pieniędzy, biznesów, pracy, ciekawe rozmowy. Moi drodzy, nie obawiajmy się, jeśli nawet to idzie bardzo powoli, podejmujecie decyzję, to ten czas nie jest stracony, bo w tej chwili jest takie przyglądanie się, działanie po omacku, ale już wkrótce przystąpienie do działania. Do działania nowego, które na pewno zaowocuje czymś nowym, bardzo ciekawym. Także, moi drodzy, karty podpowiadają, nie śpiesz się, przemyśl tą nową drogę, czy to jest droga zawodowa, czy to jest droga urzędowa, czy to jest, moi drodzy, finansowa, nowe działanie, które nie wymaga pośpiechu. Musimy na tą chwilę przemyśleć, czy dobrze robimy. To jest takie badanie. Może niektórzy będą szukać tej dodatkowej pracy za pomocą internetu. Może niektórzy będą szukać tej pracy, czy też nowej drogi nauki, studiowania, również za pomocą internetu. Także nie śpieszcie się, to co będziecie wykonywać, wykonujcie, ale po namyśle. Tutaj jest pokazana, moi drodzy, pauza w teraźniejszości, aby dokonać, moi drodzy, prawidłowego rozeznania i potem wyboru w temacie. Także pozdrawiam bardzo serdecznie i, moi drodzy, taka wiadomość od kart Tarota. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.